Dzień dobry, witam Państwa na pierwszym posiedzeniu zespołu problemowego do spraw strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Przypomnę, że zespół powstał w drodze uchwały Rady Dialogu Społecznego na wspólny wniosek de facto wszystkich partnerów społecznych. Naszym zadaniem byłoby to, żeby to, co będzie działo się w oparciu o plan, czyli mówię o zamierzenia legislacyjne, mówię o poszczególnych projektach, które są pochodną, czy mają wynikać z tego pomysłu na Polskę, bo tak trzeba nazywać ten dokument, jako najistotniejszy strategiczny dokument Rady Ministrów. Chcemy brać w tym czynny udział. Naprawdę bardzo dziękuję za tę inicjatywę. No, bardzo się cieszymy, że Rada jest zainteresowana prasami nie tylko wokół tego dokumentu, ale w ogóle we wdrażaniem tej strategii i ja z wielkim zadowoleniem przyjmuję tę inicjatywę utworzenia specjalnego zespołu i naszej współpracy. Wyszło to, powiem szczerze, troszkę nietypowo, bo zazwyczaj Rada Dialogu jest skonsultowana na etapie, kiedy są gotowe dokumenty, nie na etapie takich wcześniejszych konsultacji, ale to dla nas, mówię z punktu widzenia naszego ministerstwa, które jest za to odpowiedzialne i rządu, to jeszcze lepiej, że możemy, że tak powiem, zacząć nad tym pracować nawet wcześniej. Ta strategia, którą mamy, to jest niczym innym, tylko to jest dokument rządowy. Formalnie jest to średniookresowa strategia rozwoju kraju. Chcemy, żeby efekty tej strategii były dostępne dla wszystkich mieszkańców naszego kraju, czyli takim naszym głównym wyznacznikiem jest po prostu budowanie dochodów naszego społeczeństwa właśnie w tym głównym wymiarze spójności społecznej, gospodarczej, terytorialnej. Jesteśmy krajem relatywnie przemysłowym i bardzo dobrze kraje takie jak nasz, silnie uprzemysłowione, czy Niemcy, to właśnie oparły się temu silnemu spowolnieniu gospodarczemu w ostatnich latach właśnie dzięki temu, że miały silny przemysł. Przemysł jest dla nas ważny, bo przemysł najwięcej pochłania innowacji. Tam najwięcej powstaje innowacji. Nie w usługach, w przemyśle. Druga rzecz dla nas bardzo ważna, to jest budowanie właśnie przewagi konkurencyjnej w oparciu o nasze firmy, ale budowanie na innowacyjności. Nie na taniej sile roboczej, bo te potencjały się kończą. Kończy się również wykorzystywanie efektu bycia w Unii Europejskiej, co żeśmy skutecznie wykorzystywali. Ale tym uważamy, że tym nowym właśnie bardzo silnym bodźcem to właśnie będzie innowacyjność. Dalej oparcie się o naszych firmach, małych, średnich firmach. Ale uważamy, że te firmy nasze są w tej chwili po prostu za małe. Wszystkie nasze firmy są za małe. Chcemy, żeby małe firmy rosły, stały się średnimi, średnie dużymi, a duże, żeby się stawały graczami globalnymi. To, co chcemy niewątpliwie robić, to chcemy koncentrować się na pewnych branżach, sektorach strategicznych. Widzimy, że wszystkie kraje, które odniosły sukces, miały tego typu podejście ustalania pewnego rodzaju priorytetów w prowadzeniu polityki swojej rozwojowej. My też tutaj wskazujemy takie najbardziej perspektywiczne dla nas branży, dla naszej gospodarki, gdzie widzimy, że mamy największe nasze szanse rozwoju. I mamy tutaj od oprogramowania po żywność wysokiej jakości. Są to branże, które żeśmy wskazali po wielu dyskusjach, po konsultacjach i w rządzie właśnie i w ekspertami. Realizację naszej strategii opieramy nie tylko na tych takich ważnych elementach strategicznych, ale wyłaniamy pewne projekty, które możemy określić, są takimi naszymi projektami flagowymi, my je nazywamy projektami strategicznymi w naszej strategii. Jest ich ponad 200. W chwili obecnej będziemy pracować nad wspólnym stanowiskiem partnerów społecznych do strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. I to jest nasze kluczowe zadanie. Oczywiście każdy z partnerów przesłał swoje uwagi na ręce ministra rozwoju. Natomiast istotnym elementem dalszych prac jest zidentyfikowanie kluczowych barier dla
wdrażania tego materiału i myślę, że ten zespół będzie dla ministra i całego autorów strategii na rzecz odpowiedniego rozwoju takim wsparciem w zakresie wdrożenia, identyfikacji zagrożeń płynących z tak zwanej Polski resortowej, czyli z innych ministerstw. A myślę, że ten głos przedsiębiorców i związków zawodowych, których spojrzenie na taki plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest całkiem inny, może być bardzo konstruktywne i liczymy tutaj na ścisłą współpracę z Ministerstwem Rozwoju w dalszych aktualizacjach tego dokumentu, a także w samym wdrożeniu jego.